No to już oficjalnie dotarliśmy w miejsce, gdzie nigdy nie byłem. I zupełnie nowa perspektywa widoków. Oj, ładnie tu jest. Ale dziko. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wyjazdy do Kalpy, wyjazdy do Hiszpanii, to chyba nie ma drugiego takiego pytania, które pojawiałoby się tak często, poza tymi wszystkimi organizacyjnymi, jak pytanie o to, jak tu się jeździ z gravelem. I czy jest sens jeździć w Kalpę z gravelem? No i ja w zasadzie zawsze odpowiadałem, że nie wiem, albo że wiem od ludzi jeżdżących na rowerach górskich, że jest raczej trudno, w związku z czym z gravelem może być ciężko, ale w sumie nie miałem nigdy okazji, żeby to sprawdzić, no bo z racji na fakt, że najczęściej jest tak, że wyjeżdżamy na 2 czy 3 miesiące i no nie mamy zbyt dużo miejsca na rowery, no to nie ma opcji, żeby zabrać na przykład ze sobą 2 rowery, czy zabrać gravela. Zdarzało się już, że w Kalpę udawało mi się przetestować jakiś rower i dostać jakiś rower do testów, no ale z racji na fakt, że tutaj cały czas jeżdżę na szosie, no to wszystkie firmy, które wpadały na pomysł, że może by wysłać rower do testów do Hiszpanii, wpadały na pomysł, żeby wysłać szosę. Ale w końcu, w tym roku, coś tam zdradzałem, coś obiecywałem, że może uda się zrobić coś innego i tak się składa, że wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwszy w historii rok z testem gravela w Hiszpanii. I właśnie jadę odebrać tego gravela i jestem przekonany, że za cholerę nikt by nie wpadł, jaki to będzie rower. Bo pomyślcie, Hiszpania, test gravela, Kalpę, gravel w Kalpę, gravel w Hiszpanii, hiszpański test, jaki to może być rower. No i zaraz zobaczycie, że nie wiecie, jaki to rower, bo ja w sumie też jestem zaskoczony. No to jesteśmy w miejscowości Quartel, pakujemy zaraz rower do samochodu, a rower... No ciekawe, kto z Was zgadł, o co chodzi. Myślę, że chętnych albo takich, którzy strzelali z crossem, paru było, ale żeby akurat obskoczyć Eskera 6.0, to podejrzewam, że już tak lekko nie było. Więc pierwsze spotkanie z nowym, już w pełni katalogowym, nie żadnym prototypem, nie żadnym dziwolągiem, ale w pełni seryjnym Eskerem 6.0 na Bike Show będzie w Hiszpanii. Oto wjeżdża i on, cały na zielono, Cross Esker 6.0 drugiej generacji rower, którym można się nie ekscytować, którego można nie lubić, w ogóle crossów Eskerów, przecież nie każdy musi kochać te rowery, ale fakty są takie, że no są to jedne z najpopularniejszych graveli na polskim rynku i to, jak dalej te rowery są popularne, świetnie pokazuje fakt, że kiedy nagrałem jesienią zeszłego roku dwa materiały, po pierwsze materiał o prezentacji nowej kolekcji graveli od Crossa, po drugie materiał z jazdy testowej na prototypie aluminiowego Eskera, to dwa te filmy uzyskały grubo ponad 100 tysięcy wyświetleń i stały się najpopularniejszymi filmami jesieni na Bike Show, co pokazuje, jak dużo osób ekscytuje się tymi rowerami. Zresztą świetnie to widać na przykład po grupie facebookowej Cross Esker dla posiadaczy crossów Eskerów, która jest naprawdę ogromna. No i nie wiem, czy jest drugi typ roweru albo drugi model roweru, który no, ma aż takie grono fanów na polskim rynku. Cross Esker 6.0 drugiej generacji, w pełni już katalogowy, w pełni fabryczny, trafił do mnie na testy do Hiszpanii, no i sobie na nim pojeździmy. I od razu Wam dzisiaj powiem, że w tym materiale dzisiejszym, tak naprawdę zaraz przełączamy się na GoPro, jedziemy po prostu na szutry, bo dzisiejszy materiał będzie takim raczej luźnym materiałem o pierwszych wrażeniach z jazdy na tym rowerze, plus o tutejszych trasach gravelowych, czy w ogóle przejadę te 60 km dzisiaj na gravelu, czy to nie jest trasa totalnie MTB, a dopiero w następnym materiale zobaczycie taki typowy test, podsumowanie testu tego roweru, gdzie będzie to materiał po prostu z prezentacją tego roweru, z omówieniem plusów, minusów, o sprzętu i moich wrażeń z jazdy na tym rowerze tutaj w Hiszpanii. Jest to krótki test, ale myślę, że uda się wyczuć i poznać to, czego jeszcze o tym rowerze nie wiem. Bo tak jak Wam mówiłem, jeździłem już na tej ramie wersji prototypowej, tak naprawdę nie ma tutaj różnic w geometrii. Bardziej chodzi o to, żeby dzisiaj zastanowić się i przyjrzeć się temu rowerowi, jeżeli chodzi o fabryczną specyfikację. Ale te detale to wszystko w następnym materiale, a dzisiaj po prostu idziemy sobie na szuterki.
śmiesznie jechać teraz wśród wszystkich tych szosowców po tych szosach, po których się od lat jeździło na wąskiej oponie gravelem. Ale dzisiaj wiatr taki, że mówiąc szczerze, fakt, że dzisiaj jedziemy w krzaki i na ścieżki szutrowe, to jest idealne rozwiązanie, więc rower dotarł w sam raz, bo akurat dzisiaj dzień takiego obniżenia pogody, ma być 16 stopni, jak widzicie, słońca dzisiaj nie ma, więc idealny dzień na szutrowanie, ale najpierw trzeba wyjechać z miasta. Dzisiaj przed nami na początek kawał wspinaczki, bo musimy wyjechać aż pod tę górę, bardzo charakterystyczny punkt nad Kalpę. No i wiele osób tutaj jeździ na szosie, nie wie, że wokół tej płaskiej góry są szlaki turystyczne i rowerowe. Bardzo fajne miejsce do biegania, do spacerów, no i właśnie też na rower z szerszą oponą. Ale zanim tam dojedziemy, będziemy mijać stację kolejki, albo jak to boli, szynobusu tutejszego właśnie. To często były pytania, gdzie w Kalpie jest ta kolejka? No więc jest ona tutaj, nad drogą krajową. Przystanek kolejki, która prowadzi albo przez Benidorm do Alicante, albo do Deni w drugą stronę, więc kolejka jak najbardziej jest i pokazywałem wam w poprzednich latach, że pozwala na fajne uzupełnienie tras, bo można sobie pojechać trochę dalej albo dojechać trochę dalej, zacząć w trochę innym miejscu. Fajna opcja na urozmaicenie tras w okolicy i bilety są tanie. No to koniec tych żartów. Pierwszy raz w historii bike show'owych wypadów do Kalpy oficjalnie śmigamy po szutrach. Przed nami teraz kawałek jeszcze bardziej stromego podjazdu po szutrze, a potem zaczniemy trawersikiem okrążać górę i będzie znacznie przyjemniej. To jest szlak turystyczny, trasa rowerowa i ona jest dość łatwa, jeżeli chodzi o nawierzchnię, bo uwierzcie mi, że tutaj te tereny, jeśli chodzi o charakter nawierzchni, potrafią być strasznie niszczycielskie dla opon. Także no nawet dzisiaj zobaczymy, jak sobie te WTB poradzą. No niestety są te opony na dętkach, te nie miałem możliwości zrania ich mlekiem. No ale miejmy nadzieję, że nie będę musiał gdzieś robić telefonu do przyjaciela w górach i sobie w razie czego poradzimy, a że przede wszystkim się po prostu obejdzie bez jakichś kłopotów. Bardzo charakterystyczny punkt, jeden chyba z fajniejszych punktów widokowych na skałę, tylko tych, do których nie da się dojechać szosą, ale jest to miejsce dość popularne wśród osób, które sobie tutaj spacerują. Jest ławeczka z widokiem na skałę, no i tutaj spokojnie można wyjechać w zasadzie jakimkolwiek rowerem, który miałby szerszą oponę niż szosowa, ale trzeba pamiętać o tym, że jest dość stromo przez kawałek, więc odrobina siły się przyda albo wspomagania elektrycznego. Jak pierwsze wrażenia z jazdy na Eskerze? Ten rozmiar to jest temat, który jest ciekawy. On jeszcze będzie poruszony w tym drugim filmie. Ogólnie Cross zupełnie zmienił rozmiarówkę, zmienił w ogóle geometrię tego roweru i te rowery de facto urosły, w sensie one są dłuższe niż poprzednie. Czyli teoretycznie ta MK powinna być dla mnie ok, ale przez to, że mamy tutaj bardzo duży sloping, czyli bardzo mocno opada ta górna rura ramy i mamy też bardzo krótki mostek, no to przy moich długich nogach i moim wzroście 178 cm muszę bardzo mocno wysunąć sztycę. Jeszcze się mieszczę spokojnie w limicie, ale jednak jak widzicie, ta sztyca jest bardzo mocno wysunięta. Więc tak naprawdę, jakbym wybierał ten rower dla siebie, to wziąłbym L-kę, bo mógłbym jeździć z troszeczkę mniej wysuniętą sztycą, podejrzewam. No i też nie miałbym takiego dziwnego poczucia, że przydałby mi się dłuższy mostek, więc ogólnie rzecz biorąc to jest dość ciekawy temat z geometrią. Ona jest bardzo, powiedziałbym, no w stronę aktualnych trendów i tutaj dobierając rozmiar trzeba się trochę kierować takimi standardami jak przy współczesnych rowerach górskich, gdzie jednak ten przód jest długi, gdzie mostek jest krótki i przekrog jest niski, czyli nie trzeba się za bardzo martwić tym, że rama nawet w większym rozmiarze będzie na nas za wysoka, tylko spokojnie dobierać sobie ją tak, żeby było dobrze na długość. Więc w moim przypadku wybrałbym L-kę, czułbym się bardziej stabilnie i pewnie troszeczkę byłoby mniej kombinowania z ustawieniem, aczkolwiek na przykład jak już sobie jakieś pierwsze zjazdy na tym rowerze zaliczyłem, to wcale nie uważam, żeby ten rower był na mnie za krótki, w sensie samej ramy. Zresztą świetnym eksperymentem takim a propos długości jest to, jak sobie wchodzę z tym rowerem do windy i widzę, o ile on jest dłuższy, jeżeli chodzi o bazę kół, niż
szosa, więc co by tu nie mówić, troszeczkę trzeba pomyśleć nad doborem rozmiaru, ale to jest standard przy współczesnych rowerach. No też oczywiście jest szeroka kierownica, są trochę dziwacznie ustawione klamkomanetki, ja bym je osobiście inaczej ustawił. Jak widzicie, musiałem dość mocno wyciągnąć kierownicę, w sensie wygiąć ją do góry, bo klamkomanetki są bardzo nisko na baranku. Ja bym to trochę inaczej ustawił, no ale tak fabrycznie było. Tutaj nie będę nic grzebał z owijką przez parę dni w rowerze testowym. Kierownica też jest dość szeroka, do czego się trzeba przyzwyczaić. Jest, jak widzicie, flara, ale ta flara też jest tak ustawiona, jak widzicie, że ona bardziej jest w tej części niż jeśli chodzi o rozgięcie dołu, więc efekt jest taki, że mamy tak współcześnie wygięte do środka klamkomanetki. Siodło to jest Selle Royal, bardzo miękkie, jak na moje standardy, naprawdę miękkie siodło. No i opony tutaj mamy fabrycznie już 45, tak jak wam mówiłem. No, brakuje mleka, jeżeli chodzi o ciśnienie. Nie chcę trochę eksperymentować ze schodzeniem zbyt nisko z tym ciśnieniem, żeby tej snake'ów nie łapać, ale no, w ogóle na te warunki 45 idealna. Nie są to wybitnie szybkie ani lekkie opony, ale na tutejsze warunki wydaje mi się, że akurat jest to całkiem rozsądny wybór. No i napędowo mamy tutaj GRX-a. No i z tym GRX-em tutaj jest tak, że jest to korba 46-30, więc to najlżejsze przełożenie jest w przypadku tych tras i tych gór całkiem przydatne, bo mamy tutaj kasetę 34 z tyłu. No i to jest w ogóle GRX 2x11. I to jest akurat element, który ja bym uznał za minus w przypadku tego roweru, no bo jednak jest to rower z rocznika 2024 i w topowym aluminiowym Eskerze nie mamy jeszcze GRX-a 2x12. Nie mamy tej najnowszej tej jakby generacji i pełni możliwości nowego GRX-a, co uważam za no coś, co może być dla wielu osób pewnym problemem, jeżeli chodzi o konfigurację tego roweru. No oczywiście jest ten specyficzny widelec. Widelec specyficzny, ponieważ część z was pewnie doskonale wie, że Cross w przypadku tego roweru przewidział go już pod możliwość montażu przedniego amortyzatora, więc główka nie jest specjalnie wysoka, za to widelec musi być dość wysoki, żeby zapewniać tutaj taką geometrię bez amortyzatora, która pozwala na wygodną jazdę, a przy tym wszystkim, żeby był tutaj zapas miejsca na widelec z trochę wyższą koroną i właśnie z 30-milimetrowym skokiem. Kolejny charakterystyczny punkt na dzisiejszej trasie to jest kapliczka świętego Franciszka zresztą. Kolejne miejsce z widokiem na Kalpę i jak dzisiaj patrzę po chmurach, to powiem wam, że jest wysoce niewykluczone, że dzisiaj będzie pierwszy raz od no ładnych 3 miesięcy. Kiedy mnie doleje, bo dzisiaj wszystko wskazuje na to, że pogoda w górach jest bardzo dynamiczna, a my trochę w te góry jedziemy, więc no zobaczymy, co to dzisiaj z tego wyjdzie, ale jest duża szansa, że będzie zlewa, bo dzisiaj jest dość duży wiatr i takie chyba przelotne ulewy w górach przechodzą, więc zobaczymy, może sprawdzimy, jak się Cross Esker zachowuje w deszczu, chociaż tutaj raczej nie spodziewam się jakichś ciekawostek. No i co, jedziemy dalej do góry. No to już oficjalnie dotarliśmy w miejsce, gdzie nigdy nie byłem i zupełnie nowa perspektywa widoków. Oj, ładnie tu jest, ale dziko. Żona a propos crossu, pierwsza osoba spotkana na trasie nieszosowej w Kalpę, oczywiście z Polski i na crossie. No. Nie może być inaczej, no, całkowity przypadek. Jak to się dzieje, to nie wiem, ale widoczki są naprawdę super. Kalpę w dole, Benidorm i skała w Benidormie tam, tutaj tunel na drodze krajowej, tutaj tunel na autostradzie, a w górach Mordor, dzisiaj mrok. Czuję już, w ogóle czuję wilgoć, jaka z wiatrem przychodzi, więc może być mokro. Ale warto było. Jak się miałem wybrać na MTB, czyli w tym przypadku gravelu, na tutejsze trasy, to chyba to jest dzień idealny. Chyba w upał jednak dalej wolałbym pojechać na szosę, a tak jest trochę bardziej epicko pewnie do zdjęcia. Mam nadzieję, że bardzo mnie nie doleje. Zobaczymy, co wyjdzie, nie chcę tutaj krakać, ale jest to... No jest to zupełnie inna perspektywa, co by to nie mówić. Zawsze jak wyjeżdżałem tam, czyli na punkt widokowy nad Kalpę na tej skale, to wydawało mi się, że jestem wysoko, a teraz jesteśmy sporo wyżej.
Kurczę, tutaj po drugiej stronie góry zupełnie inne klimaty niż się spodziewałem. Tak powiedziałbym, że jest małopolsko, po naszemu. Troszkę roślinność inna, ale charakter taki jak nasze szutry w górach. Bardzo fajnie, no jest trochę takich zjazdów trudnych, bardzo kamienistych ze skałami, ale jest też jak widać trochę normalnych dróg szutrowych, którymi tutaj odzyskują chyba jakieś drewno albo nawet co innego. Tutaj w ogóle większość dróg tego typu służy w celach przeciwpożarowych. I ogólnie ostatnio czytaliśmy też o takim projekcie w Kalpę wycięcia takiego pasa przeciwpożarowego wokół Kalpę, bo tu się strasznie boją pożarów, z tym mają ogromny problem. I właśnie nie wiem, czy ta droga nie ma z tym czegoś wspólnego, bo nie widzę tu śladów spalonego, a za to widzę, że jest bardzo mocno wycięte wzdłuż drogi. Jakie tutaj klimaty panują dla fanów MTB? Proszę. No prawdziwy raj. Dla mnie na gravelu trochę mniejszy, ale jakoś idzie. Oczywiście są chwile wstydu i chwile podpierania, ale na razie jakoś jadę. Prawda jest taka, że może i SKR aluminiowy to nie jest rower z mojej bajki, w sensie gravelowej, i pewnie wiecie, że wolę dużo bardziej szosowe gravele, ale fakt jest faktem, akurat na te trasy to na takim gravelu w moim stylu z mega nisko ustawioną główką, szosową kierownicą i oponami 30 na przykład 8, to by było samobójstwo po prostu, w sensie no zero frajdy. Tutaj to nie są trasy, ta trasa nie jest w 100% na gravela i te trasy są dużo lepsze na MTB i są dużo lepsze nawet w okolicy rejony na gravela niż Kalpę, ale jednak ten rower przynajmniej jako tako tutaj zjeżdża. No i powrót do cywilizacji, w sensie utwardzanych dróg, i zdecydowanie nie są to turystyczne rejony i turystyczna część Kalpę. Ogólnie było trochę biegających psów. No jest to taka bardzo, bardzo lokalna część tutaj okolicy, ale no klimacik jest, co by tu nie mówić. Teraz trochę asfaltu, żebym się nie zgubił, gdzie tutaj tą Bernię się jedzie. A dobrze, jestem na traku, czyli lecimy sobie prosto. No i będziemy podjeżdżali na Bernię znowu drogą, której jeszcze nigdy nie jechałem. No, umówmy się, że są fragmenty tej trasy, których zdrowej na umyśle osobie bym z gravelem nie polecił, ale przynajmniej możemy sobie wypróbować, jak się Eskera pcha pod górę. Przede mną jeszcze jakiś kilometr takiego hardkoru. To jest w ogóle chyba część trasy Costa Blanca Bike Race, czyli tego wyścigu etapowego MTB, który tutaj sobie regularnie śmiga, bo widzę takie dość świeże ślady zmasowanego ataku te skały i kamienie. No nie da się tego podjechać gravelem, co tu dużo mówić. MTB-kiem też jest to całkiem niezła orka. Gravelem się podjechać nie da, zjechać to tak już naprawdę dla hardkorowców, ale co tu dużo mówić, wiedziałem, że tak będzie, więc trzeba po prostu zacisnąć zęby i to przejść. No i rozruszać te grupy mięśniowe, które przez ostatnie tygodnie sobie radośnie siedziały na siodełku, na szosie, ewentualnie czasem gdzieś tam się gibnęły przy okazji wstania z siodełka, ale dzisiaj to jest zupełnie inna historia, moi drodzy. No i zgodnie z przewidywaniami pogoda okazała się taka właśnie, jaka jest. A co więcej, nad morzem jest, zdaje się, ładnie, więc wracając do dróg o zweryfikowanej i zdefiniowanej nawierzchni, powoli będziemy się kierować już w stronę wybrzeża. Teraz trochę asfaltu dorzucimy do dzisiejszej rundki, bo tutaj wyżej w góry dzisiaj nie ma się co pakować, bo jest naprawdę obrzydliwie i jakoś nie czuję w sobie determinacji do tego, żeby moknąć, kiedy nie muszę. Więc teraz jeszcze dobijamy kawałek do góry, do asfaltu, a potem zjeżdżamy klasycznie w stronę Benissy z Berni. Ale było dzisiaj na tych 20 paru kilometrach dotychczasowych po prostu wszystko. Od skał, kamieni, przez fajne szuterki, asfalty, betony. Naprawdę dużo tu się dzieje, ale zgodnie z tym, co mówiłem, zdecydowanie. No dzisiejsza runda po prostu MTB, no co tu dużo mówić. To nie jest runda dla graveli. Są tutaj trasy, które się nadają dla graveli bardziej, ale musicie się z tym nastawić na dłuższe odcinki dojazdowe asfaltu.
Co mi się podoba, jeśli chodzi o charakterystykę jazdy nowego Eskera, to to, jak ta rama zjeżdża. I to mimo tego, że mówiłem wam, że pewnie wolałbym rozmiar większy, to i tak mam wrażenie, że ten rower, czy to na szutrze, czy na takim prawie że MTB zjeździe, czy tutaj na takim asfaltobetonie, jednak prowadzi się pewniej niż poprzednia generacja i zjeżdża po prostu bardzo, bardzo przewidywalnie. Tak samo podjeżdża na bardziej stromych trasach w całkiem fajny sposób, ale nic nie jest za darmo, bo przez to ta rama jest moim zdaniem mniej dynamiczna, jeżeli chodzi o przyspieszenia. Więc jeżeli ktoś ma taki plan, żeby sobie zrobić z gravela i szosę i gravela, no to poprzednia generacja do tego nadawała się po prostu lepiej. Tutaj ten rower przez tą geometrię, ale też przez, no nie mało, mówmy się, wagę, bardzo szerokie opony, jest dość ospały, jeżeli chodzi o reakcję. Ale mówmy się, że koła, opony to są detale, które można wymienić, ale już geometria, waga to są rzeczy, które sprawiają, że czuć, że ten rower to nie jest kandydat na sprintera albo takiego allroundera, do którego wrzucicie szosowe koła i będzie dobry na szosie, a na szerokich oponach będzie jeździł prawie jak MTB. Ten rower bardzo mocno skręca w stronę turystyki, bikepackingu i po prostu terenu. Już nie mówmy turystyki w takim rozumieniu jazdy rekreacyjnej, bo myślę, że tutaj przykład projektantów z Crossa, którzy się ścigali na tych ramach w wyścigach ultra, pokazuje, że da się na bazie tego roweru zbudować rower do szybkiej jazdy w terenie, ale jednak to nie jest szosa już, zdecydowanie nie. No i cóż, drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie z kalpiańskimi szutrami i też pierwsze filmowe spotkanie z Crossem Eskerem. Tak jak wam mówiłem, ja w tym dzisiejszym materiale nie będę niczego rozstrzygał, nie będę jeszcze się skupiał na tym rowerze tak bardzo jak w tym drugim filmie, który będzie stricte o tym konkretnym rowerze. I myślę, że to będzie materiał na chłodno, bo ja nie ukrywam, że z jednej strony nie byłem fanatykiem poprzedniej generacji Eskera i z drugiej strony też nie ukrywam, że ten rower też w żaden większy sposób mnie nie fascynuje, nie grzeje. To jest inny rodzaj gravelowania niż powiedzmy do mnie przemawia, ale z drugiej strony rozumiem, o co chodziło projektantom tego roweru, jaki on miał być ich zdaniem i dlaczego jest taki, jaki jest. I też rozumiem punkt widzenia osób, które jeździły na Eskerach, które za coś polubiły Eskery, no i też mają jakieś swoje oczekiwania wobec tego roweru. Więc gdzieś ważąc te różne punkty widzenia, postaram się ten rower ocenić. Tak jak mówię, nie ekscytując się nim i z drugiej strony też nie mając przeciwko niemu jakichś specjalnych argumentów, bo dla mnie po prostu ten rower jest inny niż ja to w gravelowym świecie lubię. Ale to już wszystko w następnym filmie. Dzisiaj pierwsze spotkanie z kalpiańskimi szutrami i pogodą taką bardzo mocno gravelową. Dzisiaj było wszystko. Był pot lejący się z głowy na pierwszych podjazdach, był deszcz, była woda lejąca się z głowy i z ciuchów w dalszej części trasy. Były szutry, nie było premiumów, były kamienie, były asfalty, betony. No, było dużo rzeczy, które sprawiają, że dalej uważam, że w te tereny lepiej zabierać rower górski albo szosę, a gravel to może gdzie indziej, bo jednak są lepsze tereny i lepsze trasy na gravelowanie. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego roweru, na które odpowiedzi chcielibyście poznać w tym drugim materiale, już takim stricte testowym, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że zdążę się do tego ustosunkować w drugim materiale. No i co? Na takie filmowe, testowe spotkanie z Crossem Eskerem 6.0 drugiej generacji zapraszam was już do następnego filmu. Hej!